Cześć, witam wszystkich ponownie. Pomyślałem sobie, przed chwilą kręciłem poprzedni odcinek i pomyślałem, a nakręcę jeszcze, jak te bonusy wziąłem, o których ostatnio wspominałem, na sam koniec wziąłem, to nakręcę jeszcze tą planszę egipską i zobaczymy, może uda mi się ją zrobić z tymi bonusami. Mam bonus do piąstek i bonus do słoneczników, jeśli się nie mylę, boost. I myślę, że fajnie by było postarać się tą planszę zrobić. Jeśli teraz mi się nie uda, to nigdy mi się nie uda. Nie wiem, czy tego brać. Dobra. Dobra. Okej. Dobra. 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 Dobra, no powiem wam, że to chyba dobre, żeśmy rozwiązanie zrobili. Dobra. I tyle, udało nam się, haha! Ale to było proste z tymi bonusami, to jest banał, powiem wam. Zwłaszcza, że te słoneczniki można stawiać i one więcej zarabiają niż same kosztują. Niezłe to jest. A, już mi się podoba ten odcinek. No dobra, zasadźmy coś jeszcze tutaj w takim razie. Orzecha będziemy mieli i kukurydzę. No to podlejemy któregokolwiek z nich, co? W sumie to tego podlejemy, bo na niego dłużej trzeba czekać. Wyjdziemy. Mam nadzieję, że ona go podlała, nawet mimo tego, że nacisnąłem, że wyjdę. Kolejna plansza. Można spróbować kolejną planszę egipską zrobić. One trudne. A, przetrwaj atak zombich z danymi ci roślinami. No, zobaczymy co. Co to za arbuz? To jest ta katapulta arbuzowa? Dobra, ten jeden musi przejść na pewno. Już można go tym obronić. No nie wiem, czy to tak zadziała. Dobra. Co ja kupiłem? Sklepik nacisnąłem, przepraszam. Dobra, musimy zacząć jakieś pieniądze zarabiać, bo to tak nie będzie działać. Patrzcie, tu się problem pojawi. I to dość poważny, zresztą zaraz go zauważycie. To co mówiliście, że kabaczki są lepsze niż zwykłe piszutery. Ale patrzcie co teraz będzie, ja nie będę mógł za chwilę, nie będę miał w ogóle gdzie stawiać roślin. Nie wiem czy wy to widzicie, bo mi się miejsce kończy.
Już nie mówiąc o tym, że oni, widzicie, jeszcze więcej miejsca mi zaczynają zabierać. Dobra, arbuzy są niezłe. Dobra. No nic, trzeba zamieniać to na arbuzy i tyle. O, co się stało? O, ja ci kręcę. Dobra. Dobra, pieniądze mamy na stawianie teraz. Nawet miejsce się znalazło. I przejdziemy to, tak mi się wydaje, bo już niewiele zostało przeciwników. No tak. Dobra, oni rozwalają. No, dzięki tym power-upom udało nam się rozwiązać ten podstawowy problem. Co to jest? Słoneczko ze strzałką. Mam bonus. Startuję z 25 słoneczkami. Więcej. Przyda się to na jakieś przyszłe plansze na pewno. Nie, nie wiem, co tu podleję, może roślinkę. To nie ma znaczenia, bo 2 godziny to ja i tak chyba pójdę sobie, wiecie, spać, bo już jest późno. Plansza numer 22, jak myślicie, dla mnie czy nie dla mnie? Zaraz się przekonamy. O nie. 15 roślin, podobno gdzieś to tu jest napisane, ile mam roślin. To jest to. To jest to. Zobaczymy, czy się uda. No trochę mamy planszę teraz przesuniętą do przodu, tak? Tam nie budujemy, bo to nam... Dobra, tutaj zniszczymy. Powiem wam, że to powoli zaczyna mieć ręce i nogi. On dojdzie, ale to się nic nie stanie, że on dojdzie. Dobra. Okej. Ten mi chce ukraść słoneczka. Po moim trupie, kolego. Co się stało? No jak? Zapomniałem o tym. Jak mogłem o tym zapomnieć? Czemu nie mam blokady? Jak nie mogę mieć więcej niż 15, to zróbcie blokadę. No co za ludzie? Czemu nie zrobili blokady? No dobra, niech to będzie tak. To. Dobra. Gdzie jest ta liczba? Aha, tu jest napisana 14, mogę jeszcze.
Dobra, ona się liczy jako jedno, jakby się ktoś zastanawiał. Dobra, 6 jeszcze mogę mieć. 4 jeszcze mogę mieć, ale my to zaraz rozpracujemy sobie tak, żeby było ok. Jeszcze mogę mieć 2, tak? To jest akurat cała linia, powiem wam. Dobra, mamy. Mam tak, jedno wykopiemy. Aha. Nie zamroziłem tego, czego chciałem, ale to nic. Może się uda tutaj obronić. No trzeba tego na pewno rozwalić, jednego kolesia. Dobra, udało. Jeśli się tego jednego udało rozwalić, to już nikt nie przejdzie, bo wszyscy inni szybciej padają. A to są obszarowe przecież uderzenia, nawet tu patrzcie, dam takiego tego. A nie, nie zamrożę go, bo go odmrażają z powrotem. Nie wiedziałem o tym, w pierwszej części Plants vs. Zombie tak nie było. Dobra, uzupełniłem go sobie. Gdzie on zaraz padnie u góry też. Elegancko teraz to idzie. Dobra, my mamy dużo pieniędzy mamy zachowanych, więc jesteśmy w stanie i tak wszystkie stawiać na nowo w razie czego. No, i tak niech zostanie, wiecie? A jakbym teraz postawił, to bym przegrał jeszcze. Dobra, smoka tu postawiłem. Dobra, kosiarka przejedzie jedna. Tam też kosiarka przejedzie jedna u góry. Nic się nie stanie, jak kosiarka jedna przejedzie. Uzupełniamy. Jedna, trzy, druga. Dobra, jest git. Tak. Oj, 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 oj. O, poszli.
tu u góry mogą być potrzebne te miny jeszcze na nich. Dobra, wszyscy spłynęli. Chyba będzie dobrze. Chyba mi się udało to zrobić. Uzupełniamy. Tak. Mam to, ale dziś mi dobrze idzie. Bezproblemowo. Jest? Dobra. Ach. Nie, tak może być. Tak to ja mogę grać. Tak to ja mogę sobie grać w tą grę. A nie tak jak dwa odcinki temu. Że non-stop ginąłem. O, mogę nową piniatę zagrać? Jak to się stało? Przecież pół godziny było do piniaty. O nie. A, to ciężkie teraz. Ojoj. Aha, tu można tylko wybuchy robić. A to jest co? Oj, oj. Aha, to tak wygląda, dobra. Teraz już czaję, o co chodzi. Nie wiem, co te robią. Co? Co nas strzela takimi kulami wielkimi? Jedno, co mnie pociesza, to to, że chyba zdążymy, ona zdąży to rozwalić, zanim tamte dojdą. Jest mała, mi potrzebna jest pomoc. Nie wiem, o co w tej roślinie chodzi zupełnie. Dobra. Niby tu ich jest dużo, ale one strzelają tylko pojedynczymi. To czemu tak jest? Oj kurczę, no tego to na pewno nie zrobię, jeśli nie, czegoś nie wymyślimy szybko. Dobra. Powiem wam, że sam nie wiem, co tu robić teraz. Teraz to nawet nie mam co budować za bardzo. Mogę ich co najwyżej zatrzymywać tutaj. Dobra. No ale ci też nie płoną niektórzy do końca, patrzcie. No nic, staram się jak mogę. Co?
Aha. A kosiarkę miałem jeszcze. W ogóle zapomniałem o kosiarkach. Już chciałem super mocy użyć. Raz, dwa, trzy. New costume. Nowy costume dostałem. Ninja. Tu. Pieniata. I co? A, mogę kupić chili ze zniżką. Nie, dziękuję. Zdobędę w grze sobie. No i co? Mamy to. I jeszcze jakiś prezent. A czemu prezentu nie dostaliśmy? Co się stało? Jeszcze nie był prezent? A, bo jestem teraz... Czemu ja teraz jestem w piracy? Do pirackiej wioski mnie przeniosło? To robimy piracką wioskę. Dobra. Przetrwaj atak z danymi ci roślinami. No dobra, to potrafię przetrwać atak. Taki atak to ja potrafię przetrwać. Dobra. Dajmy mu orzecha tam do zgryzienia. Twardy orzech do zgryzienia. No, słonko, jeszcze jedno. O, mamy też tą wybuchową. To będzie niezłe. Sobie tego kwiatka zje. Dobra. No dobra. Tu mi zaraz zje, tu mu dam roślinę. Daje więcej tych. A niech mi ta. Dobra, poszło. Lepiej niż się spodziewałem, że tak powiem. Dobra, giną ci. Co tu chcą do mnie przyskoczyć? Siedzą w maśle non-stop, wiecie? I to jest ich chyba największy problem tutaj. Idzie tu jeden. I co, przejdzie? Nie przeszedł. No. Potrzebuję tego. O, właśnie. O nie, dołem idą. Dobra, ale ja mam kosiarkę.
dobra, wydaje mi się, że i tak to przeżyjemy, bo już oni nie mają więcej tych. Dobra. Dobra, ale mi się udało, obronimy to jeszcze tutaj. Dobra. I tu. Zrobimy z niego stalowego. I się będziemy bronić, no co innego. Stalowego kartofla żeśmy zrobili. Ciekaw jestem, ile to wytrzyma. Zaraz będziemy mieli wisieńkę i ich wysadzimy, tak czy siak. Dobra, jest. No i tyle. Zrobione. Bez power-upów, bez niczego. Piracka przygoda. Kostiumy nowe. Patrzcie, kolejny kostium żeśmy dostali. Podlejmy sobie jakąś roślinę w takim razie. Okej. I w tym oto momencie, moi drodzy, będziemy kończyć, bo już widzę, że jest 27 minuta filmu. Ja się kompletnie zagapiłem. Takich długich nie lubię robić. Bo nie chcecie później do końca oglądać, ale jeśli chcecie, jeśli ktoś obejrzał to do końca, to oczywiście niech zostawi łapkę w górę, jeśli mu się podobało i komentarz na temat mojej gry, może jakieś porady albo swoje uwagi. Tymczasem ja kończę, trzymajcie się wszyscy, cześć!